Cześć kochani, z tej strony Sylwia Przybysz i Jasiek Dobrowski, chodźcie, chodźcie. Wiedziałam, że nie dasz sobie, poczekaj, ja muszę wstęp. Witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj świąteczny odcinek, pierwszy świąteczny odcinek, bo będziemy dekorować nasz dom na świątecznie. Długo zastanawiałam się też, czy będę chciała ubierać dzisiaj choinkę, ale stwierdziłam, że chyba będę chciała ją zmienić. Myślę o żywej choince, ale się nie gadałam o tym z Jaśkiem, więc będę się starać, żebym mogła taką zakupić, ale postanowiłam, że dzisiaj wybiorę się na zakupy, pokażę wam, jakie rzeczy wypatrzyłam. Tutaj w domku już pokażę wam, co zakupiłam i będą to oczywiście świąteczne dekoracje. I to jest moja ulubiona chwila przed świętami, ja to uwielbiam, czy to święta Boże Narodzenie, czy to Wielkanoc. Ja po prostu buszuję po sklepach, zamawiam, kupuję te dekoracje, Jasiek się wkurza, ja się jaram, jest zarąbiście, także zaraz zabieram was do sklepów i pokażę wam, co świątecznego tam znajdę. Widzimy się za chwilę w sklepie, a później wracamy do domu. Przede wszystkim najpierw sprzątamy, bo na ten moment to jesteśmy, można powiedzieć, w rosole. Także posprzątamy domek i będziemy go dekorować, więc zostańcie koniecznie z nami. Zobaczcie, kochani, tą kompozycję. Kupiłam wcześniej taki ala plaster z drzewa, ale nie miałam koncepcji na niego, ale nie mogę znaleźć takiej dużej świeczki, więc wymyśliłam, że po prostu postawię jedno na drugie. I to ma sens teraz. A, i jeszcze znalazłam taki... O, nie wiem co to, ale wymyślę, co z tym zrobić. Poszukuję, kochani, takiej kurtyny LED na okno, więc muszę jeszcze tutaj coś wypatrzeć i pokażę wam wszystko w domu, co udało mi się upolować. Kochani, wróciłam, ale nie udało mi się w ogóle przynieść tych zakupów z samochodu. Jest ich za dużo, wyślę za chwilę Jaśka z takim wózeczkiem, zobaczcie. Mamy tutaj taki wózeczek, więc zaraz mi to wszystko przywiezie, ale jest sztos. Musisz mi iść do samochodu z wózeczkiem i przynieść te wszystkie rzeczy. Ale za buziaka. Pokażę wam za chwilę wszystko, ale co piękne! I uwaga, uwaga, właśnie tak wyglądają ozdoby, które kupiłam. Według mnie są piękne i nawet powiedziałam do Jaśka, Boże, zobacz, jak to w ogóle wszystko do siebie pasuje. Ja widzę tą koncepcję, tym bardziej, że jak wiecie, mamy szarą kanapę. Tutaj mamy szare nawet te obicia na krzesełkach, więc wybrałam takie... Kurde, powiem wam, że mamy dużo złotych elementów w domu. Tutaj troszeczkę miałam dylemat odnośnie tego, czy uznamy to za srebrny, czy za szare. Ostatecznie stwierdziłam, że będę mówiła wszystkim, że to nie jest srebrny, tylko szary, na przykład ten Mikołaj tutaj, czy tam ten elfik. Także ogólnie tak to się prezentuje, jest super. Byłyśmy jeszcze, kochani, z Anią w piwnicy i przyniosłyśmy dekoracje świąteczne z zeszłego roku. Trochę ich tam jeszcze było, więc sobie tutaj je wyłożyłyśmy. Jeszcze troszeczkę tam ich dołożyłam. Pola również się kilkoma już pobawiła, więc ogólnie są gdzieś wszędzie rozłożone. Ogólnie w domu też jest bardzo duży bałagan, więc mam nadzieję, że ostatecznie zobaczycie efekt końcowy jeszcze dzisiaj, bo jest godzina 20:30, ale będziemy się starać z Anią. Ja się już usypia Nele, żeby mógł nam pomóc i będziemy działać. Pola dorwała mikrofon. Polcia, pokaż, co śpiewasz. Zaśpiewasz nam coś? Panie Janie. Ogólnie cały czas śpiewa i nauczyła się włączać ten mikrofon. Piosenkarka nam tutaj w tle będzie przyśpiewywać, a ja, kochani, przechodzę do dekoracji. Troszeczkę ogarnęłyśmy z Anią, wyczyściłyśmy meble, mimo że może tego nie widać, ale na tego krasnala miałam po prostu koncepcję już w sklepie i chciałam go połączyć z tym tutaj na szafce, ale dlaczego? Bo wy jeszcze nie wiecie, co to robi. A więc, kochani, tutaj jest zabawa na całego. Ja tutaj tak pięknie to ustawiłam. Pierwsze, co mi się spodobało, co uważam pasowało, a Pola to przywłaszczyła, przestawia i to już nie wygląda tak ładnie. Dzięki, Pola. Ale zobaczcie to. Tą choinkę powiesiłam tu. Hihi. Tak akurat wypadało mi
na środku łóżeczka, więc spoko. Tam na razie postawiłam z powrotem zdjęcia. Tutaj postawiłam takie dwie choinki i uważam, że to wygląda ładnie. Dobra, kupiłam ostatnio też taki kwiatek i totalnie mi on teraz nie pasuje, ale na szczęście mam jeszcze kilka czerwonych dekoracji, więc mam nadzieję, że jakoś to wszystko ze sobą spasuje. Kochani, kupiłam takie właśnie kurtyny LED-owe i powiem Wam szczerze, że jestem wkurzona, dlatego zrobiłam dłuższą przerwę od nagrywania, dlatego że kupiłam dwie, ponieważ one są tylko 1,5-metrowe. I jedna nie działa, a po prostu jedna to za mało na to okno, dlatego jestem wkurzona i tak jak nigdy żadnych rzeczy w ogóle nie wymieniam, jeżeli mi się coś zepsuje albo okaże się zepsute, nie chce mi się po prostu tego robić. Tu jestem wkurzona, bo trochę wydałam na te kurtyny i po prostu nie może tak być. I się wkurzyłam i chyba będę jechała po prostu zrobić aferkę. Nie, żartuję, nie robię nigdy aferek, ale po prostu poproszę o wymianę, bo mam wadliwy sprzęt. Po prostu nie wiem, jakby jakieś zwarcie było, po prostu nie działa. Włączyłyśmy do gniazdka i zaczęło tak dziwnie mrygać, nieregularnie, jakby po prostu się spaliło i nie działa. I jestem mega wkurzona i smutna. A jeżeli chodzi o dekorację tego mieszkania, to póki ten mały skrzat nie pójdzie spać, to nie jestem w stanie Wam w ogóle nic pokazać, bo wszystko, co ustawię, to naściąga. Więc generalnie porobię dla Was teraz takie przebitki, jak to wszystko wygląda, jak montujemy kurtynę, a końcowy efekt pokażę Wam, jak pola zaśnie. Wtedy będzie spoko. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Boże, zobaczcie to. Jestem tak zmęczona, ręce mi odpadają. To było najtrudniejsze i już więcej tego nie zrobię. Ale zobaczcie, założyłyśmy jedno i wystarcza. I jest bardzo ładnie. A przy okazji w międzyczasie przyjechała do nas druga ciocia. No i działamy. Co prawda, zobaczcie, to jest coraz gorzej. Po prostu coraz gorzej, a ten rozbójnik dalej nie śpi. Ale jest okej. Okay. Tutaj coś tam postawiłam. I tu coś postawiłam. I tu taka choinka nad łóżkiem. To jest też fajne, prawda? O, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Już mi się to podoba. Plus, zobaczcie, jak światło zgasiłam, to to się tak ładnie świeci. I tutaj Pola przyniosła jakiegoś Mikołaja, który nie pasuje. Więc tak to wygląda i wracam do Was za chwilę. Nie wzruszyłam się. Pola zasnęła, ja do końca posprzątałam. Nie wiem, czy to widać, ale bardzo mi się to podoba. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Jestem z siebie dumna, jestem dumna z Ani, która mi pomogła, jestem dumna z Patrycji, która uśpiła Polę w ostatniej chwili, żeby mogła dla Was nagrać zakończenie tego filmu. Także kochani, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli chcecie być na bieżąco, koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, żebym wiedziała, że faktycznie jest sens nagrywać takie filmiki. Jeszcze raz dziękuję, kochani, że byliście ze mną i widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaczki! Muah.